Hej, zapraszam Was dzisiaj na film, jak możecie po tytule domyślić się o po-covidowym wypadaniu włosów. Skąd ten film na moim kanale? Po pierwsze, jest powiązany z włosami? No jest. Także nadaje się. A po drugie, zagłosowaliście w ankiecie ze zdecydowaną przewagą, że chcecie taki film na kanale. Zaznaczam, że ja nie jestem lekarzem i jeśli macie podejrzenia, że właśnie dotyczy Was wypadanie po-covidowe, chcecie potwierdzić diagnozę, to kierunek dermatolog, a jeśli macie jakiekolwiek powikłania po-covidowe, to kierunek najlepiej na początek lekarz rodzinny i później to jakoś się tam dalej rozegra. Opieram swój film, tutaj wszystko co mówię, na kilku rzeczach. Pierwsze, są to Wasze historie i ogrom tych historii na przeróżnych grupach włosowych i innych społecznościach, na przykład na Instagramie. Tutaj oczywiście odsyłam na Instagram Ewy Mazurek, która dokumentuje całą swoją historię z po-covidowym wypadaniem. Być może część osób z Was już też tam trafiła, bo ja też polecam gdziekolwiek mogę, bo trzeba się w tym wspierać. Oczywiście to jest, myślę, podstawa, jeśli chodzi o walkę z tym problemem. Linki znajdziecie w opisie do tych wartościowych źródeł, do Ewy również, ale też do źródeł naukowych, ponieważ wynalazłam chyba wszystko, co się dało na razie opublikowanego w związku z tematem po-covidowego wypadania włosów, więc wszelkie takie merytoryczne kwestie tutaj pochodzić będą właśnie z tych źródeł. Wiecie, pandemia zaczęła się w 2019 chyba roku, więc te badania są bardzo świeże, a i tak jest ich całkiem sporo. Także myślę, że będzie ich tylko coraz więcej i będziemy mogli sobie jakby uzupełnić bazę wirusów, została zaktualizowana, nie, bazę źródeł i jeszcze więcej o tym temacie nagrać być może za jakiś czas. Baza wirusów została zaktualizowana. Mam też oczywiście taką ociupinkę osobistego doświadczenia. Mam wrażenie, że też sporo włosów wypadło mi po przejściu COVID-a, na co mam jakby dowód. Ma pan dowód? Zbadałam sobie po prostu poziom przeciwciał, no i ewidentnie przeszłam COVID. Jeśli chodzi o szczotkę, to chciałam Wam pokazać, bo to jest moja ulubiona szczotka, specjalnie ją już od dłuższego czasu trzymam nieumytą, żeby Wam pokazać, ile włosów potrafiło mi jakiś czas temu wyjść podczas jednego jakby mycia, wczesywania odżywki i później jeszcze rozczesania w trakcie suszenia, co jak na mnie jest dużo i moim zdaniem jest to tak gdzieś o 1/3 więcej niż zazwyczaj mi wychodziło, więc właśnie tutaj zebrałam to i będę mogła sobie mojego Denmana ulubionego odzyskać do czesania, jest to też aktualnie moja ulubiona szczotka, więc no akurat po prostu taki kłębek zazwyczaj zbierałam, no na pewno nie po jednym myciu, i jednym wczesywaniu, myślę, że to jest o 1/3 więcej niż mi wypadało i wszędzie leżą włosy, też w mieszkaniu, więc zawsze leżą, owszem, ale nie w takich ilościach, wiecie, nie mierzyłam tego, nie liczyłam, ale mam wrażenie, że przynajmniej osłabił mnie ten COVID, choć oczywiście są o wiele gorsze przypadki i przede wszystkim dla tych osób jest ten film. Mam nadzieję, że Wam się przyda w ogóle, jeśli Wam się przyda, to koniecznie puśćcie dalej na przykład, albo no wiecie, jakieś tam łapki itp. Temat spotkał się z Waszym ogromnym zainteresowaniem i oczywiście z nowymi historiami, Waszymi komentarzami, ale też z takim dużym strachem. O nie, to faktycznie istnieje to wypadanie po-covidowe. Czy w ogóle da się coś z tym zrobić? Na te pytania też odpowiemy w tym filmie, bardziej w tej drugiej części, takiej praktycznej, bo najpierw chcę Wam w ogóle opowiedzieć o wypadaniu włosów tak ogólnie. Mamy wiele typów wypadania włosów, no i najbardziej takie rozpowszechnione to jest wypadanie typu androgenowego. To u kobiet charakteryzuje się takimi przerzedzeniami w tym rejonie na czubku, ale tak bardziej rozsiane. U mężczyzn to jest typowo taki, wiecie, tutaj mnisi placek i zakola. Nie związane jest tutaj z tym efektem po COVID-zie. Ale, no, ciekawostka będzie jeszcze na końcu. Mamy też łysienie plackowate, mamy łysienia przeróżne inne związane chociażby z łojotokowym zapaleniem skóry głowy, ale na tych już się nie koncentrujmy. Jeśli chodzi o ogólne przyczyny wypadania włosów, to jest ich sporo. Może być to stres. Stres może też wiązać się z wypadaniem telogenowym, czyli takim jak po COVID-zie. Ale oprócz tego mamy też wiele innych czynników, na przykład niedobory w diecie. Szczególnie niedobór zdrowych tłuszczy. Jeśli w ogóle całkowicie wywalamy tłuszcze z diety, no to włosy mogą na pewno to odczuć. Oprócz tego oczywiście jeszcze stany gorączkowe,
To jest związane z wyrzutem cytokin prozapalnych i powoduje to niszczenie tej żywej części pod skórą, która produkuje włos, tak zwanej macierzy włosa, więc również może powodować wypadanie telogenowe. Mamy też choroby endokrynologiczne, czyli na przykład niedoczynność tarczycy. Mamy choroby, w których stosowane są niektóre leki, na przykład heparyna, a też niektóre antydepresanty, ale oczywiście to nie znaczy, że macie przestać z nich korzystać, tylko po prostu one mogą powodować takie skutki uboczne. No i oczywiście wypadanie pociążowe, które jakby nie jest jakimś stanem patologicznym, tylko naturalnym, ale też jest jedną z przyczyn wypadania włosów. Na początku wspomniałam o tym powiązaniu stresu z wypadaniem włosów i jest to jakby do takiego stopnia ważne, jest to do takiego stopnia istotne, że powoli zaczyna wykluwać się taka nowa dziedzina nauki, która nazywa się psychodermatologią, która łączy właśnie to połączenie mózg-skóra i bada, jak wzajemnie na siebie oddziałują. No i ma też nawet swoją poddziedzinę trychopsychodermatologia. Oczywiście to bardzo raczkuje, ale ja z niecierpliwością czekam na rozwój tej dyscypliny naukowej, bo jak najbardziej ma to sens. Przykładowo przy łojotokowym zapaleniu skóry głowy. Stres może powodować taki rzut tego przetłuszczania, nadprodukcji sebum, może też spowodować wystąpienie jakiegoś nagłego wysypu łupieżu, więc jak najbardziej to jest potwierdzone info też nawet anegdotycznie, na przykładzie Mateusza, u którego bardzo pogarszał się stan skóry głowy w sytuacjach właśnie stresu, napięcia. Mamy już wstęp, mamy już ogólne przyczyny wypadania włosów, to teraz przejdźmy do przyczyn telogenowego wypadania włosów i do tego, czym to telogenowe wypadanie w ogóle jest. W telogenowym wypadaniu włosów najprościej jest rzucić okiem na fazy wzrostu włosa. Polega to na skróceniu fazy wzrostu włosa i tak jakby szybszym przejściu do telogenu, tej fazy, w której włos po prostu wypada. Zazwyczaj zaczyna się takie telogenowe wypadanie około 2-3 miesięcy po wystąpieniu takiego zapalnika, którym może być chociażby właśnie przejście COVID-a, silny stres, operacja pod narkozą i później po tych 2-3 miesiącach od wystąpienia zapalnika to telogenowe wypadanie sobie trwa, zazwyczaj zatrzymując się na granicy tak max 6 miesięcy, czyli może trwać, wiecie, miesiąc, dwa, może trwać do 6 miesięcy. Powyżej 6 miesięcy jest to już tak zwane chroniczne telogenowe wypadanie, czyli taki stan poważniejszy. Zazwyczaj powinno się zatrzymać na tych 6 miesiącach, no ale oczywiście są też przypadki skrajne. Tak jak Wam mówiłam, telogenowe wypadanie może być spowodowane nie tylko COVID-em, absolutnie nie. Może być spowodowane ogromem chorób, ogromem stanów. I tutaj kilka przykładów. Na przykład zakażenie wirusem HIV. Grypa. Tutaj wink wink dla osób, które wypisywały namiętnie pod ankietą, że po co będziesz mówić o zwykłej grypie? No otóż równie dobrze mogłabym właśnie mówić o grypie i też telogenowe wypadanie może wystąpić po grypie. Także też film dla Was, niestety. Zapalenie płuc, tyfus, gruźlica, malaria, denga i właśnie od niedawna również SARS-CoV-2, no czyli nasz, że tak powiem, kochany COVID tutaj dołączył. Więc to nie jest tak, że nagle COVID i o, wszystko COVID. Nie, telogenowe wypadanie i wszystko telogenowe wypadanie. To bardziej w tę stronę, bo naprawdę wiele rzeczy pod to telogenowe wypadanie można podczepić. Również ogromny stres przed maturą. Słuchajcie, po utracie pracy w związku z chociażby lockdownem. Nie mówię, że to jest powiązane z COVID-em, ale to też może powodować wypadanie telogenowe, które, tak jak będę powtarzać, zaczyna się jakiś czas po. Więc to nie jest tak, że od razu zaczynają bardziej włosy wypadać, tylko właśnie 2-3 miesiące po jakiejś sytuacji, dlatego tak często można czasem tego po prostu nie powiązać. Jeśli chodzi o zwiększone ryzyko, kiedy tym bardziej może wystąpić telogenowe wypadanie, to oczywiście przy cięższym przebiegu choroby, obojętnie której, ale skupmy się już właśnie na COVID-zie. Czyli po cięższym przejściu COVID-a oczywiście jest większa szansa na to, że no za jakiś czas zaczną te włosy niestety bardziej wypadać. O co chodzi? Tutaj wręcz badany jest poziom tych cytokin prozapalnych,
innych. Chodzi o tę taką bardzo gwałtowną odpowiedź autoimmunologiczną na akurat SARS-CoV-2. Myślę, że słyszeliście nieraz właśnie o tej burzy cytokin, czy gdzieś tam w wiadomościach, czy coś, że właśnie ta gwałtowna reakcja organizmu często była bardziej zabójcza niż powiedzmy sam wirus. Ten film i tak już jest skazany na demonetyzację, mam nadzieję tylko, że go nie zdejmą, ponieważ jest jakby rzetelny i opiera się na źródłach naukowych, a nie na jakichś teoriach spiskowych, także proszę nie zdejmować tego filmu, tylko dlatego, że używam strasznych słów. No ale tak jest. Także ta burza cytokin może powodować, właśnie też może być tym triggerem, tym zapalnikiem, który spowoduje nam za 2-3 miesiące większe wypadanie. No i właśnie ta nadmierna reakcja może wręcz tak jakby jakimś miotaczem ognia nam zniszczyć wszystkie te elementy, które są pod skórą głowy, które są macierzą włosa, które te komórki i nowe włosy wytwarzają. Więc jak to zostanie zniszczone, to też może spowodować oczywiście falowe wypadanie. Bo to wszystko oczywiście dotyczy tej części podskórnej. To nie jest tak, że nam COVID wpływa w ogóle na długość włosa. Nie, to w ogóle nie ma takiej mowy. Chodzi o część podskórną żywą, ponieważ ta oczywiście, wszyscy mam nadzieję tutaj wiemy, jest po prostu martwa. Jeśli chodzi o diagnozę, to zazwyczaj jest tak, że jeśli 20% włosów wejdzie nam w fazę tego telogenu, to dermatolog stwierdzi telogenowe wypadanie. Są też jakieś inne metody, na przykład właśnie zbieranie, liczenie włosów. Generalnie, że tak powiem, do dermatologa marsz, jeśli chcecie otrzymać formalną diagnozę. Często też dermatolog musi po prostu wykluczyć łysienie androgenowe, plackowate czy jakiś inny typ, żeby móc stwierdzić łysienie telogenowe. Łysienie telogenowe samo w sobie nie wpływa negatywnie na człowieka, bo po prostu wypadają włosy, ale niesie ze sobą taki potężny balast psychologiczny i sami możemy niestety trochę przedłużać i nakręcać ten stan wypadania włosów poprzez ciągły stres i martwienie się dodatkowo o te włosy. Więc wiecie, już możecie tutaj powoli się zacząć domyślać, co może pomóc wyjść z tego stanu i wrócić do stanu poprzedniego. No na przykład mniej się stresować, ale to już za chwilkę. Z materiałów jeszcze wnioskuję, że jeśli kiedyś mieliście telogenowe wypadanie, kiedyś was już dopadło, no to jest większa szansa, że i po COVID-zie może was dopaść. Jakiego procenta osób po COVID-zie dotyczy wypadanie telogenowe? Oczywiście trudno powiedzieć na 100% w tym momencie, jest za wcześnie, żeby takie statystyki prowadzić, ale znalazłam dane z dwóch konkretnych badań. W jednym z japońskich badań w grupie 58 osób po przejściu COVID-19 24% osób miało stwierdzone wypadanie po okresie około 60 dni, czyli widzicie, zgadza się wszystko, no nie? 2 miesiące, cyk, zaczyna się to wypadanko, stwierdzamy, no wypadają te włosy bardziej, czyli 1/4 osób po przejściu choroby. Tutaj chodzi o osoby, które się zgłosiły do jakiegoś tam ich specjalnego centrum covidowego, whatever, jakieś tam centrum. A drugie badanie z Francji, bardzo podobnie, słuchajcie, 24% z grupy 276 osób zgłosiło hair loss, czyli utratę włosów, w takiej ankiecie, która była przeprowadzona 110 dni po dacie przyjęcia ich z COVID-em do szpitala, tego właśnie, w którym przeprowadzane były te ankiety. Inne objawy w tej ankiecie to na przykład było zmęczenie, zaburzenia snu, pogorszenie pamięci i oczywiście też bardzo duży procent osób to zgłaszało, no ale jako, że ja się skupiam na wypadaniu włosów, to akurat tutaj około 24%. Nie mówię, że to było najczęstsze, co występowało w tej ankiecie, ale no i tak, praktycznie 1/4, sporo. To teraz ważne pytanie. Czy to wypadanie się kiedyś skończy? Jeśli uważnie oglądaliście, to już wiecie, że się skończy. No i najważniejsze pytanie, czy w ogóle te włosy odrosną? Tak, odrosną. I jeśli macie kogoś, kto boryka się z tym problemem, to proszę, to jest właśnie ta najważniejsza informacja, którą bym sobie życzyła, żebyście przekazali osobom, które są na przykład załamane tym, co się dzieje z ich włosami. Normalnie wręcz, że tak powiem, odrastają. Nie ma tutaj żadnej ukrytej filozofii i nie trzeba tutaj nic dodatkowego stosować, żeby one same odrosły. Oczywiście można. W niektórych badaniach trafiłam, w tych artykułach, na stosowanie kuracji minoksydylem, czyli tym środkiem, który jest, wiecie, no w tych loksonach i innych takich popularnych środkach z apteki na wypadanie włosów, przede wszystkim na łysienie typu androgenowego, ale w telogenowym też się stosuje. No i właśnie tu jest tylko taki mikroproblem, że z kolei minoksydyl skraca telogen, czyli powoduje, że te włosy jeszcze szybciej wypadają i one wtedy szybciej
wchodzą w fazę anagenu, czyli fazę wzrostu i tak jakby budzą się te uśpione mieszki, więc w ostatecznym rozrachunku mamy takiego jeżyka z nowych włosków, baby hairów, cieszymy się, fajnie jest. No tylko problem, jak już nam te włosy strasznie wypadają i wchodzą szybko w tę fazę telogenu, a my jeszcze im dołożymy ten minoksydyl, który jeszcze nam przyspieszy fazę telogenu i jeszcze więcej włosów nam wypadnie, więc... Czasem, tak jak było w tym artykule pięknie napisane, powstrzymywano się od tego, żeby dawać minoksydyl, ponieważ to by mogło bardzo źle wpłynąć na ten aspekt psychologiczny. No jak już wam włosy wypadają jeszcze więcej, no jeszcze co mi tutaj po prostu zrobicie. Więc często się powstrzymywano właśnie z uwagi na ten tak zwany efekt linienia od minoksydylu, chociaż on działa, no po prostu działa, wiadomo. Więc jak nie przeraża was to, to myślę, że możecie z lekarzem na ten temat oczywiście pogadać, jak i możecie stosować po prostu zwykłe wcierki, które nie mają aż tak intensywnego działania, więc raczej nie spowodują efektu linienia. Oczywiście zacznijcie od tych delikatniejszych, ponieważ też sporo osób, tutaj akurat mało o tym było, ale też pisało o uwrażliwieniu skóry głowy, o takim odczuciu jakby ciągnięcia skóry głowy, takie nieprzyjemne odczucia, więc powstrzymałabym się od wcierek alkoholowych, żeby nie podrażniać dodatkowo skóry głowy. Raczej te bez alkoholu, jakieś delikatne, z kapsaicyną, myślę ekstrakt z papryczki, wiecie, jaka tam kofeina, coś ziołowe, coś, co wam po prostu odpowiada, coś, co wam pasuje, no i sobie wcierajcie na spokojnie. No i właśnie, na spokojnie, najważniejsze, głowa do góry, będzie dobrze, odrosną te włosy, wychillujcie. Idźcie na spacer, już można nawet bez maseczki, więc super, ładna jest pogoda poza tym, więc spacer, sport, może jakiś masaż, może jakaś fizjoterapia, coś przyjemnego, na pewno dobra dieta, jedzcie po prostu zdrowe, smaczne rzeczy, żeby się też trochę jakby cieszyć z tego jedzenia, dostarczać sobie wartości odżywcze i po prostu wychillować, nie zamartwiać się tym wypadaniem włosów, bo ten aspekt psychologiczny jest tutaj kluczowy. Te włosy wypadają i wiem, że to jest straszne, ale one przestaną wypadać i odrosną, więc chill. I Ewa Mazurek wam też tutaj da porządną dozę motywacji na swoim Instagramie, więc wspierajcie się, błagam, to jest najważniejsze. I ja was, mam nadzieję, też wspieram, też tym filmem, także to jest najważniejsze. A jeszcze oczywiście regularne badania to jest podstawa, żebyście się jeszcze nie wpędzili w jakieś niedobory, żeby później te włosy nie wypadały z tego powodu chociażby. Suplementacja może być wskazana, ale po konsultacji z lekarzem, czy on wam zaleca, co on wam zaleca, czy jakaś witamina D, bo może jesteście zamknięci w tych czterech ścianach i macie niedobory, no kto to wie, lekarz na pewno, więc tam się udajcie. No i dobra, włosy wypadają, słuchajcie, może być też tak, ale po obejrzeniu tego filmu uznacie, no nie, to nie brzmi jak to, to chyba nie jest to po-covidowe wypadanie, więc co wtedy robić? No i ależ bym wypadła. Nie wiem w ogóle, jak to się stało. Wtedy oczywiście też kierunek lekarz i badania. Tu sobie też wypisałam taką mini listę. W podcaście z Aldoną Kobieta w Laboratorium jest cała tam jakby masa, taka pigułeczka dosłownie w przenośni. Badania ferytyna, żelazo, podstawowa morfologia, poziom witaminy D oraz hormony tarczycy. TSH, FT3, FT4 to taka, że tak powiem, litania początkowa tych badań, które warto wykonać. No jeśli to nie to, to warto znaleźć przyczynę, to wobec tego co. I korzystając z tematu, nie mogę się powstrzymać, jeszcze jakieś takie mikro-covid do ciekawostki, które tam wychwyciłam z tych badań. Oczywiście wykazano powiązanie siwego koloru włosów i łysienia z poważnymi przypadkami covida. Z powodu oczywistej korelacji, siwe włosy i łysienie z wiekiem. Ale może jeśli ktoś tam się interesuje statystyką, to będzie to dla niego jakaś ciekawostka. No i jeszcze druga, istnieje publikacja, w której wykazano powiązanie wypadania androgenowego, czyli tego wiecie, na czubku albo za kola, właśnie z poważniejszym przechodzeniem COVID-a, który wymagał hospitalizacji. Myślę, że jest to ciekawe, nie ma tego dużo w jednym, tak jak mówię, artykule, to spotkałam w ogóle jakieś wzmiankę o tym, ale też wam tak daję na koniec dla ciekawostki. Widzicie, jak się nagadałam, ale mam nadzieję, że merytorycznie, starałam się maksymalnie merytorycznie. Wszystkie źródła w opisie. Wszystko, co tutaj mogłam, to wam powiedziałam. Trzymajcie się. Jeśli was to dotknęło, to się po prostu trzymajcie. Jesteście totalnie mile widziani na tym kanale. Wbijcie sobie na filmy, jaką wcierkę wybrać i w ogóle może to będzie dla was jakimś takim sposobem na wkręcenie się we włosomaniactwo, w świadomą pielęgnację włosów. Każdy powód jest
jest dobry, słuchajcie. Oczywiście życzę wam, żebyście nie przechodzili tego, to wiadomo. Wolałabym, żeby nikomu włosy nie wypadały. No, ale jeśli wypadają i dzięki temu traficie tutaj, no to cała przyjemność po mojej stronie. Zapraszam raz jeszcze. Bardzo dziękuję za oglądanie. Komu się podobało, łapka w górę. Możecie podać dalej, jeśli oczywiście ktoś tam potrzebuje takiej pomocy. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.